Witajcie, dzisiaj grande finale naszego eksperymentu z bananem. Zobaczymy, jak wyglądają po ponad 2 miesiącach nasze sadzonki, które wsadziliśmy w banana i zakopaliśmy w doniczce. Dobra, spróbujmy je wyjąć. Chyba nie za bardzo nam to wyszło. Ta się rozpadła. Ta się rozpadła. Przypominam, że ta środkowa miała nawet korzonek. No to banan jej nie pomógł. O, nie, już myślałem, miałem nadzieję, że tutaj ta wyjdzie cała. No, jak widać, zostały nam same listki. No i nic z tego ukorzenienia w bananie nie wyszło. Tutaj dla porównania mamy podobne sadzonki, które zostały wsadzone w wodę w tym samym czasie. No i tego efektu bym się spodziewał, tak? Więc mamy tutaj ukorzeniony aloes. Tutaj jest nasz drugi, no ten to już w ogóle super wygląda. Także ja chyba jednak pozostanę nadal sceptyczny co do tego banana. Oczywiście tak, podlewanie wodą, która namokła, woda namokła. Wodą, której wsadziliśmy skórki banana, jak najbardziej na pewno pomaga. Jeszcze nie testowałem na aloesach, ale zobaczymy. Natomiast ukorzenianie w bananie, fajny trik do internetu, chyba nic więcej z tego nie ma pożytku. Zdecydowanie bardziej wolę ukorzeniać w wodzie i wsadzać już ukorzenione aloesy i sadzonki do ziemi. No to tyle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.